jak w piekle. Cześć kochani, tu Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Witam Was tym bardziej gorąco, że ostatnio widywaliśmy się tutaj prawie wyłącznie przy okazji konkursu Face Awards. Jak oczywiście już wiecie, nie wygrałam tego konkursu, ale doszłam bardzo daleko, na samą górę, bo do top 5. I w tym miejscu bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie, Wasze wsparcie, no i za to, że śledziliście cały konkurs i trzymaliście za mnie kciuki. Dziękuję. Tradycyjnie powiem jeszcze, że żeby Was nic nie ominęło, zalecam subskrybowanie mojego kanału. Dzwoneczek również może się przydać. A dzisiaj mam dla Was kontynuację serii 7 grzechów głównych. Zajrzyjcie oczywiście do pozostałych grzechów, które już wykonałam. Dzisiaj mam dla Was nieczystość. Myślę, że każdy, kto jest pełnoletni i może trochę zna życie, wie, o co chodzi w tym grzechu i nie muszę wyjaśniać, że nie chodzi tu o bycie brudnym, dosłownie, a raczej o na przykład brudne myśli. Nie będę Wam oczywiście robić tutaj wykładu z etyki i moralności, nie od tego jestem. Powiem Wam natomiast, skąd wzięły się w moim pomyśle ręce obłapiające mnie i moje ciało, to na pewno wiecie, ale wyjaśnię jeszcze, skąd wzięły się koźle rogi. Otóż na niektórych obrazach, głównie ze średniowiecza, nie umiałam niestety znaleźć źródła, skąd się to wzięło, ale do każdego grzechu przypisane było zwierzę, było tak jakby utożsamiane z tym grzechem i tak właśnie kozica czy też kozioł utożsamiany był z grzechem nieczystości. Oprócz tego ja miałam jeszcze jedno skojarzenie, mianowicie ten grzech, jak żaden inny, kojarzy mi się z grzechem pierworodnym i skuszeniem przez szatana. A te rogi oczywiście również z diabłem i szatanem się kojarzą. To by chyba było na tyle. Oczywiście zachęcam Was do obejrzenia całej części tutorialowej. Zobaczycie m.in. jak męczyłam się z namalowaniem tych dłoni, ponieważ przyznam się Wam do czegoś, dłonie były zawsze moją piętą achillesową. Brzmi to dziwnie. Przez całą swoją edukację artystyczną walczyłam z rysunkiem dłoni, żeby jakoś je opanować, więc mam nadzieję, że wyszło jako tako. No to do dzieła. No i zaczynamy. Twarz mam już wyrównaną, pokrytą podkładem i lekko przypudrowaną. Nie pokazuję Wam tego, żebyśmy szybko mogli przejść do dzieła. A następnym krokiem jest róż. Nakładam go nie tylko na policzki, podjeżdżam aż pod oko i na skroń, również na czoło i na szyję. Tak, żeby tego rumieńca było naprawdę dużo, ale żeby był przemyślany. Następnie sięgam po cień w kolorze ciemnego, chłodnego brązu i dosyć wyraziście konturuję kości jarzmowe i skroń również. Teraz uwaga, magia, i zabieram się za drugą brew. A w tym celu sięgam po cień w kremie Vivid Brights od NYX Cosmetics Polska w kolorze bordowym i używam go, tak jak pomady do brwi, za pomocą skośnego pędzelka. Samą nasadę brwi pozostawiam niepomalowaną, żeby dołożyć tam ten sam cień w kremie, tylko w kolorze różowym. Oczywiście całość dobrze wyczesuję szczoteczką, a samą końcówkę podkreślam jeszcze ciemnobrązową pomadą do brwi. Dzięki temu tworzy nam się efekt takiego ombre, od najjaśniejszego do najciemniejszego. Płaskim pędzelkiem i kremowym korektorem jeszcze wszystko dopieszczam i przechodzę do oczu. A na powieki jako baza wędruje ten sam produkt, czyli kremowy cień Vivid Brights. Póki nie zastygł, rozcieram go, blenduję, żeby miał takie miękkie wykończenie. Następnie sięgam po takie metalizujące cienie z paletki I Love You So Mochi i nakładam je właściwie na całą powiekę, ale również rozcieram brzegi. I ten, który widzicie, to jest taki właśnie bordo, a w wewnętrznym kąciku, a także jako rozświetlacz użyłam takiego jaśniuśkiego, szampańskiego, pięknego odcienia. A teraz eyelinerem w płynie robię, tak jak widzieliście na pierwszym oku, mnóstwo kropeczek. No i oczywiście pozostajemy tutaj w odcieniach czerwieni i bordo. Jeśli chodzi o makijaż ust, to najpierw użyłam cieni do powiek z tej samej paletki, którą pokazywałam wcześniej, a następnie również użyłam produktu do oczu, czyli cienia w płynie Lid Lingerie, również od NYXa. No i wykańczam to właśnie tym samym eyelinerem, którego użyłam na oczach. I oczywiście do całości dodam jeszcze trochę kropeczek, żeby dobrze komponowało się
Tak, jest to taki monochromatyczny makijaż, ale na taki właśnie miałam ochotę i wydaje mi się, że dobrze oddaje tutaj to, co chciałam przedstawić. I przyszedł czas na ręce, które najpierw naszkicowałam brązową kredką do brwi, potem wszystko poprawiłam, wszystkie kontury brązową tłustą farbą, następnie przeszłam do cieni. Nimi dopracowałam dłoń, a także właśnie cienie, które padają dzięki niej. Miejsca najjaśniejsze rozjaśniałam najjaśniejszym korektorem. I tam, gdzie rysunek tego wymagał, dodałam jeszcze ciemnobrązowy kontur. Kiedy obie dłonie już mnie tak wkurzyły, że nie miałam do nich cierpliwości, to znaczy, oczywiście były gotowe, założyłam mega wyraziste, sztuczne rzęsy, domalowałam jeszcze kropeczki pod każdym okiem. Rogi oczywiście własnoręcznie robione, umocowane na opasce, założyłam na perukę. I to już koniec tego procesu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że coś z tego wyciągnęliście dla siebie. Ja Was oczywiście zapraszam na następny filmik i do zobaczenia. Buźka! Wsiąść do pociągu, by... Co mi się tu dzieje? Ty mi powiedz. O, jak to ładnie wygląda. Z boku ładnie wyglądają różki.